tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Ze mną jest Watson. Tak, to Watson. Który właśnie sobie zasypiał, bo pojadł, popił i miał dzień pełen wrażeń. Słuchajcie, spełniłam się swoje marzenia. Mam pieska, ma 4 tygodnie i 4 dni. Jest owczarkiem niemieckim. Na razie jest słodką kuleczką, która po prostu sobie śpi. Słuchajcie, to, że to cudo właśnie śpi na moich rękach, jest w sumie cudem samo w sobie. Słuchajcie, dzisiaj mi gościu napisał, ile chce za tego psa, bo gdzieś tam ogłoszenie na Elixie się wyczaiłam. Ponad 50 km od Częstochowy. No i stwierdziłam, że kurczę, w sumie to jestem skłonna tyle zapłacić. Tak w sumie zagadałam z siostrą, mówi, że jutro będzie tam jechać w tamtą stronę i tak, to możemy po prostu podjechać po tego psa. I słuchajcie, gadałam z Magdą. I tak siedzę. Mówię, Magda w ogóle się pyta, jakie imię, nie? Mówię, że w sumie to nie wiem. Ona, ty, no bo ja tak bym miała, ty weź go nazwij Watson, bo ja jak będę miała kolejne zwierzątko, to nazwę go Sherlock. I w sumie stwierdziłam, że skoro pies Baskervillów, to jest pierwsza książka, która mnie tak naprawdę w życiu wciągnęła. I uwielbiam Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. To jeżeli Watson będzie odpowiednim imieniem, znaczy jeżeli... Wiecie, też mi zależało na tym, żeby imię pasowało do psa, tak? Więc stwierdziłam, że jeżeli będzie mi wyglądał na takiego mądrego i naprawdę ogarniętego pieska, to będzie Watson. No i słuchajcie, tak siedzę, chyba jeszcze 25 godzin. Jak ja 25 godzin wytrzymam, nie? I Magda, ty no to napisz do siostry, żebyś ci pojechała dzisiaj. No ale kurde, będę jej tak truła. No ale tak siedzę. No dobra, piszę, nie? No i słuchajcie, wyszło na to, że siostra zapakowała całą swoją rodzinkę. Pojechaliśmy obejrzeć tego słodziaka. Siostra mi śpi na rękach, to jest po prostu przecudowne. No i słuchajcie, pojechaliśmy, jak go zobaczyłam, ja po prostu stwierdziłam, że ja nie wierzę w to, że ja będę miała psa, że nie uwierzę, dopóki nie wsiądę z nim do samochodu, nie wezmę go na kolana i tak naprawdę on nie będzie mój, bo to było moje marzenie od naprawdę małego i zawsze chciałam mieć psa, a to, że mam koty, wzięło się z tego, że ja chciałam mieć zawsze owczarka niemieckiego. Moja mama w dzieciństwie owczarek ugryzł, więc dla niej w ogóle tylko mały pies. Już śpi. No więc ona chciała mojego psa najlepiej kundla, ja nie, bo ja chcę owczarka i tyle, nie? No więc się skończyło na kotach, bo się nie dogadałyśmy. No. Sorry, ale po prostu czajcie. No i słuchajcie, motyw taki, że podjechaliśmy po tego psa, no i ten pies tam sobie biega, oni go tam biorą na ręce. No, Kropusia przyszła. Pierwsze zbliżenie kropy i psa. No i słuchajcie, ja go wziąłam na ręce i po prostu nie wierzyłam w to, że taka kruszynka może być moja. No i tak na niego spojrzałam i się go tylko zapytałam o jedną rzecz. Chcesz wrócić ze mną do domu? I słuchajcie, on mnie polizał po twarzy. Co 3 osoby go miały wcześniej na rękach, żadnej tak nie zrobił. On mnie po prostu wziął i polizał po twarzy. I to był moment, w którym ja wyciągnęłam portfel. Stwierdziłam, że on ze mną wraca. I tak naprawdę pierwsze zdjęcie wam właśnie wrzuciłam na Insta, teraz będzie spam na Insta, sorry, no ale życie. No więc... wrzuciłam wam to zdjęcie i tak naprawdę jeszcze nie byłam przekonana co do nazwy. I tak jechaliśmy, no, tak z godzinkę się jedzie, nie? Bo tam jeszcze zahaczyliśmy po drodze o działkę wujka. I o sklep, bo przecież trzeba było dla niego jedzenie kupić i mleko i w ogóle. Także słuchajcie, wracałam z nim i on na mnie spojrzał i po prostu miał takie mądre oczy, że mówi, nie, ty będziesz Watson, ty po prostu będziesz Watson. I jest Watson.
Jest moja mała kuleczka futra. Słuchajcie, wyszłam z nim do domu, postawiłam go na ziemi. Pomijam fakt, że wszędzie za mną biega, po prostu wszędzie. Teraz jak śpi i teraz poszłam, to było spoko, nie? Ale jak nie śpi, to biega za mną wszędzie. Tak, skupić się vlog. Sorry, ale się po prostu nie da się, no. Nie, mogłam sobie założyć jasną koszulkę, to byście go lepiej widzieli. No musicie sobie wyobrazić, że po prostu jest kuwa przecudny, przesłodki. A jeżeli nie chcecie sobie wyobrazić, to zapraszam na Insta. No. I właśnie go położyłam na ziemi i koty. Powiem szczerze, że jak się bałam o Tabi, bo Kropas jest absurdem. No, a propos, Kropas jest absurdem dogadała. Futrzak tego będzie pewnie miał na odległość. Tabi myślę, że jest, że tak do niego podchodzi na luzaku, dlatego że on jest praktycznie mniejszy od niej. Nie, co zrobisz? Co kochanie? Damy radę z Watsonem? Damy radę. No, także koty robią dopiero pierwszą czajanę. Młody już wleciał, Michał pierdzielił, mleka wypił i teraz właśnie sobie się oddaje błogiemu odpoczynkowi. Czekam nie lada wyczyn. Bo psa jeżeli miałam, to miałam go u babci, a szczeniaka nie miałam nigdy. Więc jeśli na przykład macie szczeniaka, albo macie do czynienia ze szczeniakami i macie jakieś złote rady, to chętnie je przygarnę. Zwłaszcza jeśli chodzi o cudne owczarki niemieckie. Po prostu moje maleństwo. No, także ja mi się jaki kończę. Odkładam tego pana, on w ogóle ma kocyk niedaleko, ale on i tak śpi przy mojej nodze, no. Bo po prostu chce być blisko. Jest cudny, jest po prostu cudny. To jest, wiecie, to jest ten typ szczeniaka, w sensie ten rodzaj, że on biega tak śmiesznie, tak podskakuje, nie? I się przewraca ogólnie. I zawsze w coś przywali. I już mi prawie rozwalił green screena. I będę mieć nie lada przygodę z nim. I już wam powiem od razu, że nie będzie mnie na meetupie we Wrocławiu. Wszystkich, którzy się tam szykowali, żeby się ze mną zobaczyć, to przepraszam. No ale mój nowy przyjaciel jest troszeczkę za mało, żeby go zostawić chociaż na parę dni. No. Dlatego zostaniemy w domu, ale będziemy z tobą, no. Moje cuda. Dobra, misiaki, to ja kończę. Ze mną był Watsonek, a ja byłam Kina. A wy standardowo komentujcie, subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę dla Watsonika. I dla Kropy. No i ogólnie to pozdrawiam was, Kina. Ze mną była właśnie i Kropa, i Watson, i Tabi. Tylko futrzak jeszcze nie był. No to jest, jak ja mam wstać wyłączyć vlogusia, jak ty się tutaj tak układasz? Nie wyłączę vloga, nie. No, a ogólnie to wy się trzymajcie i cześć!